Cześć, dzisiaj Astra w bardzo fajnym wyposażeniu z 2009 roku. Silnik 1.8, przebieg 196 tysięcy, ale to będzie później widać na filmie, ile dokładnie jest. Jednostka bardzo fajna, da jakąś tam frajdę z jazdy i przede wszystkim wolność sądza. Jak dobrze pamiętam, to mało marek dawało takie duże dosyć silniki do hatchbacków. Jak to się mówi, bez turbiny. Volkswagenie to chyba można było mieć tylko 2 litry FSI, ale to był jednak silnik na bezpośrednim wtrysku, nie nadawał się za bardzo do LPG. A tak jak widzicie, wyposażenie niezłe. Mają fajne alusy 16 cali z oponą uniwersalną Goodyeara 2000 z 2020 roku. Opony naprawdę 7 mm, więc jeszcze ktoś spokojnie się z nich nacieszy. Mamy czujniki parkowania tył, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, to chromatyczne lusterko wsteczne i ogólnie te chromowane listwy, które naprawdę nadają temu autu taki świeższy wygląd. Jest też jeszcze zwykły ksenon ze spryskiwaczami. Dopasowuje się fajnie do tej czarnej nadwozia, bo one mają tą czarną wnękę w tym reflektorze, więc auto nie wygląda tak za staro. Nie ma, są też, jak widzicie, przeciwdzielne. Co do auta, to naprawdę nie ma się co powstydzić z wyposażeniem, jest nie lepiej wyposażony niż nie jeden auto, które teraz wyjeżdża do salonu. Po wewnątrz macie jeszcze sprawną klimatyzację automatyczną i bardzo fajne półskórzane fotele, które za chwilę Wam pokażę. Przede wszystkim fotel kierowcy, bo będę na nim siedział. To go nie zobaczycie przy nagrywaniu wnętrza. Fotel jest w tak zwanej wersji komfort, czyli regulowany jest w trzech płaszczyznach. Można go podnieść, można go przechylić, no i wiadomo, no przesuwanie. Jak widzicie, fotel na piano black, ładnie to wygląda, kierownica bez żadnych, znaczy fotele bez żadnych przetarć, wszystko luks. Co jeszcze mogę dodać? No, auto dobrze utrzymane od pierwszych właścicieli. Jest tylko dwoje osób, mąż i żona, albo ojciec i córka. A resztę do opowiedzenia w samochodzie. Technicznie auto bez zarzutu. Tym razem Wam zacznę może od książek serwisowych, żebym potem mógł spokojnie schować i pokazać Wam dalej wnętrze. Tutaj widzicie win pojazdu i to, że po prostu książka jest od tego auta. Pokażę Wam jeszcze tutaj przebiegi. Serwisowany jest do 126, ale nie ma tutaj pieczątki, ale myślę, że był też dalej serwisowany, bo po prostu nie każdy Ci do serwisu bierze tą książkę, która leży w domu. No i tutaj mamy ostatni TIF. Jest do czerwca 2023 roku, więc w tamtym roku w czerwcu był robiony. No i tutaj też macie przebieg, przy ilu był robiony niemiecki przegląd. 171 tysięcy, więc ktoś dużo nie nakręcił. 5,5 tysiąca kilometrów. Auto, tak jak wspominałem, jest od, można powiedzieć, pierwszego właściciela, bo jest po prostu zmiana. Imię i nazwisko i adres jest ten sam. Ewentualnie wydaje mi się, że córka jeździła tego pierwszego właściciela, który brał to auto ze salonu. No ale teraz omówmy może wnętrze. Zacznijmy od lewej strony. Lewa strona, standardowo panel ładny, od lusterek oraz elektrycznych szyb. Przejdźmy tutaj do panelu od świateł. Tak jak widzicie, automat światła, przeciwdzielny tył, przód. Tutaj mamy też na manetce obsługę tempomatu. Widzicie sobie licznik, 196 tysięcy, nie ma żadnych błędów. Kierownica jest wielofunkcyjna z obsługą radia oraz komputera. Fajnie utrzymana, nie ma tam przetarć. Jest też tutaj na niej ten piano black, który też występuje w większości w nowszych autach. Konsola środkowa też polakierowana na piano black. Klimatyzację mamy automatyczną. Fajna opcja w hatchbacku. Nawet teraz po prostu przy tych autach nowszych auta nie mają automatycznej klimy. Potrafi być totalny standard. Spójrzcie sobie tutaj na mieszek, nie jest zużyty. Tak samo jak tutaj mieszek. Mamy też wejście na AUXa. No i wydaje mi się, że jeszcze tu jest ten komputer lepszy. No tak, tak, lepszy jest na pewno, bo potrafiły być mniejsze te wyświetlacze, albo takie bardzo krótkie, pokazujące tylko godzinę. Jeszcze jest fotochrom w lusterku, ale teraz tego chyba nie widać, bo musiałoby się jakieś zbliżenie złapać. No a co do wnętrza, no tak jak Wam wspominałem, wnętrze w półskórach, bardzo ładne. Fotel kierowcy tak samo. Spójrzcie tutaj na boczek, luks. Nic się z nim nie dzieje, tak samo jak te boczki i w drzwiach też są bardzo ładne, z fajną białą nicią. Więc to komponuje się do czarnego samochodu naprawdę przyzwoicie. No i oczywiście auto ma standardowe bezpieczeństwa, te usługi, czyli poduszki, ABS, jakieś tam ESP. No
i co mogę Wam jeszcze dodać? No jeżeli interesuje Was takie auto, bijajcie na Mavkar Oto Moto lub też zostawiajcie jakieś informacje tutaj na YouTubie, piszcie maila, bo myślę, że jest to fajna opcja, dość dobrze wyposażona jak na hatchbacka z tego roku. Nic tak naprawdę mu nie brakuje do aut, nie wiem, młodszych z wyposażenia. To by było na tyle. Hej!